Feel it coming in the air. Hear the screams from everywhere. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind. Cześć, witajcie, z tej strony Maron, a to jest już gra The Crew. I cóż, i dokładnie mamy poziom już 36. Zobaczcie, jak mi na serio to wszystko śmigło, a praktycznie grałem dużo w misję PvP, dokładnie. No i dzięki tym właśnie zarobiłem też 197 tysięcy baksów i oczywiście poziom 36. Mamy dokładnie dostępny, teraz odblokowany od 30 poziomu tunel rajdowy. Weźmy sobie do niego, odwiedź, zobaczymy, co on dokładnie nam prezentuje. Ten samochód seryjny nie ma następującej wersji RIDE. Wybierz inny samochód. Ok. Kup. Ok. Uwaga. Lecimy. Czy chcesz wybrać ten zestaw startowy? Ok. Yeah. Dołącz Challenger jako rajdowiec. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Zachowywało w rajdach. Okej. No to cóż, może jakąś misję sobie wykonamy. Tylko czekajcie, sobie jeszcze weźmiemy. Zobaczymy coś. Okej, tu mamy tor, poziom 40. Tu mamy ten, tu mamy to, tu mamy to. Okej. Dobra. Mountain State's 510 faction, the Snakes, are accepting new members. Stay with your existing faction, or choose to roll with a different one. Okej, mamy dokładnie do wyboru frakcję do zmienienia. Albo zostajemy przy wilkach, albo praktycznie zmieniamy na orły, krokodyle, albo węże. Na razie jeszcze niedźwiedzie mamy niedostępne. Ja zostanę dokładnie przy wilkach, tak jak jestem. No i cóż, no i wykonujemy sobie dalej misję. Okay. Yo, baby boy, we just hit the damn lottery! I got a line on the broad who stole our cars. Turns out she's the widow of this traitor that used to roll with us. Dylan, Daryl, something like that. I don't know. Did you find her? Not yet, but I'm sure as hell gonna. Let me know if you hear anything. I'll be sure to do that. Jasne, że damy znać, tylko sobie
Weźmiemy sobie, zmienimy auto na inne. BMW. BMW mnie praktycznie bardziej przemalował. Praktycznie no, wziął i zmienił nalepki przy nim. Ale to na razie nie będziemy się bawić z tym. Na razie sobie weźmiemy i zmienimy, znaczy się weźmiemy sobie, wykonamy sobie misję. Ok. Dobra. Ok, no i tutaj. What's going on? The 510s know about Connie and Ben. What? How? I don't know for sure, but we gotta get them out of town right away. 510s won't make this easy. We're gonna need something family fast. Four seats and the legs to outrun a street rocket. All right, I got an idea. I'm gonna wait along the commute run upstate, see if I can't sniff out a ride that has what we need. Okay. No i cóż. Offroad. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Yo, just so we're clear, winner gets to lose his ride. You got it. I hope you got some comfortable shoes, cause you're gonna be walking home. Prosta sprawa, przegrywasz wyścig, przegrywasz wóz. Dokładnie. Okay. Będzie ciężko. Pięknie, 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 tak jest. Trzeba być pierwszym, żeby nas tylko nie wyprzedził. Może nam się uda, zobaczymy. Oby tylko. Jedź, tak jest. Jest, udało się. Pięknie. Hey, wait, I'll give me a break. Best of three? No time, brother. See you around. Hey! I've been robbed! Hey! Uh-oh. No tak. No tak. Harry, I'm inbound with our new bus, but I gotta shake some heat first. Spoko. Jedziemy. We're all waiting for you. Lose the cops. Really? Is that the plan? I'm on his tail. Gonna try to ram him. Co? Wziąłem się zgubić glinę. Oh, sighted a target, dispatch. Whoa. See him again, dispatch. Roger. Ah, the final music. Dispatch, I'm maintaining visual.
zasiąść i skupić ten zasłony helikopter. Wow, ale on jest szybki. Szybki. Mgła jest taka praktycznie. Whoa, 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 whoa. Dispatch, the target has led us off-road. Still in pursuit. That's a tip. Target has taken a northwestbound route. Jeszcze troszeczkę nam zostało. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Jedziemy. Jest. Udało się. Yeah. Connie, right? You must be Ben. How's it going, bud? Sorry, he's shy with new people. Me too. Now, Ben, I need you and your mom to strap in tight, okay? We're going on a really exciting drive. Stay with me, Alex. I've got Connie and Ben seats on a bus out of state. Why? I'll drive them. Anyone spots you, your cover's blown. This is safe. Wow, 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 czekajcie. Michigan, my dad ran a garage just outside of Dearborn. Dayton come in every single week for parts or tune-up. I couldn't understand how one guy could be so OCD about his car. And one day, I asked him, and he confessed the truth. He wasn't coming in for his car. He was coming to see you? That was what he said anyway. You know how he was. Slick. Exactly. Czaruś. No. Nie wiem dlaczego, ale się filmiki tak zauważyliście, że tak praktycznie takie klatki są przy filmikach.
Ale przy grze tego nie ma. Tylko... No teraz jak steruję, to dokładnie ich nie ma. Nie otrzymam tego. Ale przy filmikach są. Dziwne. Uuu! Czekajcie, kurde, bo... Co tam dobrze zahamował. Dobra, 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 dobra. Można go wziąć i zgubić z oczu. To jest najważniejsze. Okej. Misja ukończona. No brąz, no spoko, brąz. Okej. No i cóż, sobie wykonamy jeszcze jedną misję? A co tam? Jeszcze jedna misja. Ideal wyłusy. Fro. It's just too bad Ben never got to meet his dad. Dayton would have been a great father. You think so? He did a good job with you. No i mamy swoją furkę. Tak jest. No i mamy osiągnięcia blokowane. So despite letting that thief get away, you did get my money back. You're a V2 now, asshole! Don't let it go to your head. Understood. Now you gotta earn your keep. Your first job as V2 is down south, Miami. A city that's gone all to hell. I need you to pose some 510 control on that situation. I'm on my way. No i pierwsze zadanie, które mam dokładnie od ekipy V2, wykonam w Miami. Więc zaczynamy, lecimy do Miami. Yeah. Dobra. Ale nie da się wziąć i tam... Wow, bo to patrzcie. I to praktycznie jest. Da się tam wziąć szybkiej podróży? O właśnie. Alex, how do you feel about starting a whole new chapter? What? Where? Down south, Miami. I got a lead on a smart young lady, a top tuner and customizer going by the name Alita. She's got some interesting history. Okay, I'll cruise on down and check her out. Właśnie tam zmierzam. Okej, idziemy. Mamy dokładnie jakieś 3 km do końca celu. A więc spoko. Ale zmienimy sobie dokładnie wóz na inny. Poczekajcie. Mechanik. No spoko. Przyda się na pewno. Okej. I BMW. Szkoda, że jeszcze tego Season Passa nie mam. Ale to jest prędkości poziom 20. A nie. Zobaczymy, co to dokładnie będzie za misja. Czekajcie chwilę, muszę coś zobaczyć dokładnie. Ile mamy? 80.
Factions i... Osiągnięcia, actions, gdzie rewards? Nie wiem czemu, dlaczego mam jeszcze 80, jak dostałem dokładnie punkty jakieś tam chyba i play, dokładnie ich nie dostałem jeszcze. No dobra, może dopiero później skoczę. Okej. Try twisting to the right. Usually works for me. Date Shiv. Is that what they call it? And even got the scars to prove it. Would you like to make him pay for those? Not interested. I like living. Don't you want to stop running? And keep the same address for more than 2 weeks? Go to the deli without making sure you're armed? Help me. I'll make sure you get your life back. Who says I want my life back? So what do you want? I want him dead. Whoa. Only one way to make that happen. Chcę, żebyś zdechł. Czyli ktoś praktycznie chce, żebyśmy praktycznie uczestniczyli. Right. Okay, HQ time. What? Ekipa. Set up. You'll love it. Okay, zabierz Alti. Alitę do KG. Dobra, do kwatery głównej. Dobra. Troszeczkę ostry zakręt. Okay, where the hell are you taking me? Zoe calls it HQ. It's a base of operations. The garage. Who the hell is Zoe? Man, you're making me nervous. Whoa, calm down. Zoe's FBI, okay? Deal is, we take down some dirty special agent called Coburn and we get shit. And you trust this girl? Yeah, I guess I do. I? This goes south and I'll burn you so good. Deal. Something to ask me? I don't know, maybe start with why? You ever drifted around a blind corner, flat out, foot to the floor? Yeah. Do you think mnie ona będzie jakaś taka, nie wiem. No. No. Bo jakoś ona powiedziała, że ona chce w ogóle naszej śmierci. Chcesz, byśmy zdechli? And then you did it again. Yeah. That was like a shift. Tak samo jak ten Harry. No, na początku spoko, a później, wiecie, co bardzo kombinowane. No. Walnąć! Wow, dobra. Spoko. Okej. Welcome to the office. Witamy w biurze. So what do you think? It's a greasy, noisy carpet. I love it.
No i dobra, jesteśmy dokładnie w swojej kwaterze głównej. The South is no man's land. Krokodyla. 5-10s have been trying to take over for years. A lot of guys have tried, and it didn't end well for them. That's all down to this guy, Cameron Rockport. Cameron he doesn't run with any gang, but make no mistake. He rules here, and he's got a lot of muscle trying to stay on his good side. Everyone who knows Cam is afraid of him. You'll have to break that fear. If you can recruit members, take over territory, then maybe, just maybe, you can figure out a way to bring Cam down. Then you'll own the South. Zobaczymy, zobaczymy, jak to dalej będzie. Abyśmy tylko zdobyli to południe. Okej. I co my tu mamy? 40. 32. 840. Jeszcze na razie nie mamy. Okej. Okej. Tutaj też nie. Tutaj też nie. A tu mamy. To nie. To jest poziom 36. No tutaj też mamy 40. Dobra. Okej. Przydzielimy sobie może, zobaczymy czy mam jakieś punkty. Mamy 5. Dokładnie. I zobaczymy co nam, nitro. No i dobra. Wyczyny. O. Właśnie. Wyczyny sobie weźmiemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. No i spoko. A teraz patrzcie. Nie wierzycie mi, że dokładnie można wziąć i więcej zrobić na skoczni. I'll be in touch. Hey, Alex. Alita wants you for something. Should I head back? No. She needs you on the streets and in your ride. Location's on your map. Okay. Kira mnie potrzebuje, ale to na razie nie będziemy wykonywać tej misji. Będziemy dokładnie wykonywać sobie skok. Czekajcie, tylko muszę zobaczyć gdzie to są te skoki. Tu. Tu jest skocznia. I okej. Szybka podróż. Alita, what's up? We need to meet. Bring your new ride. Na razie nie mogę do ciebie wziąć i przejechać, ale sobie zmienimy na inne auto, na te bardziej szybsze. 380. Czekajcie. To jest najszybsze. 533. Okej. Dobra. To nie to. To trzeba wziąć i zmienić jeszcze na inne. BMW. Dobra. BMW chyba ma nitro. Jak się nie mylę. Najpierw sobie weźmiemy i czekajmy, niech się da załatuje. Nitro. A później
sobie skoczymy. I zobaczycie dokładnie, że można tutaj wziąć i dużo zarobić. Okej. Okej. Mamy złoto. Poziom 33. Plus 8. Okej. No i troszeczkę jeszcze nam brakuje do poziomu 37. Okej. Weźmiemy sobie jeszcze raz M i przejedziemy się. Zobaczycie, że szybka podróż. Widzicie, że nawet tutaj nawet mamy dokładnie graczy. Trzeba wziąć i zrobić to tak, żeby nie wjechać tutaj w to. Teraz. No 99, no. Troszeczkę mi się tego nie udało wziąć i zrobić tak, żeby dużo wziąć i zarobić, ale okej. Wow. Tykajcie. Dobra. Jeszcze raz. No da się tutaj wziąć zarobić, ale trzeba mieć praktycznie dobre auto. Chciałem wam wziąć to pokazać, ale dobra. To na razie byłoby na tyle względem tej gry i tych misji, których miałem wziąć, które właśnie wam pokazałem. No i cóż, czekajcie na pewno na następne odcinki. Myślę, że na pewno będą już po świętach. Także więc trzymajcie się ciepło. Dzięki za oglądanie. Na razie. No i okej, witajcie z tej strony Maron. Ponownie, tym razem tylko wam pokażę, że mam już dostępny poziom maksymalny, czyli poziom 50. Mamy oczywiście też pieniądze, czyli dokładnie 491 tysięcy baksów. No i oczywiście mamy też 100 punktów Uplaya. Te 100 punktów Uplaya można wziąć i przeznaczyć sobie na samochód, dokładnie na Vipera. Za niedługo to zrobimy. Zobaczcie, mamy dokładnie 100 punktów Uplay. No i tak, przechodzimy w Actions i przechodzimy sobie dokładnie, nie Actions, tylko osiągnięcia, nie. O właśnie, Rewards i tutaj mamy dokładnie to, ukąszenie żmi. Zdobądź wcześniej dostęp do produkcyjnej wersji Dodge Viper SRT 10 Coupe 2010 oraz naklejkę. Klikamy na odblokuj. Okej, odblokowanie ukoszenie brzmi w grze The Crew. No i cóż, zobaczymy sobie dokładnie tę cacką. Tylko na początek sobie weźmiemy jeszcze, odblokujemy
O właśnie. Tuner torowy, ponieważ żeśmy uzyskali poziom 40 i zobaczymy sobie, co on dokładnie prezentuje. Okej. Okay. Gratulacje, udało ci się odblokować samochód 2010 Dodge Viper SRT 10. Cope oraz nową nalepkę nie zapomnij sprawdzić w kwaterze głównej. Okej. Okay. Ale zniszczony, ale sobie go naprawimy spokojnie. No i okej, okay, ten samochód seryjny nie ma następującej wersji TOR, wybierz inny samochód. Okej, okay, więc wybieramy. Wybierz zestaw torowy. Okej. Okay. Czy chcesz wybrać ten zestaw startowy? Tak. Yeah. No i spoko. A później taki tak sobie jeszcze stuningujemy, więc spokojnie. Na początek sobie jeszcze weźmiemy. Okej. Okay. I... i zobaczymy dokładnie tego Vipera, jak on wygląda i jak on się prezentuje na drodze. Zobaczymy też, jakie ma przyspieszenie. Czy warto w ogóle też... Wow. Final 510 faction, the Bears, is available for selection. You know the drill. Choose a new faction or stay with your existing one. No i tak, dokładnie mamy już nową frakcję odblokowaną, czyli niedźwiedzie, a ja dalej zostaję przy wilkach. Okej. Okay. I... o, tak, wejdziemy sobie teraz dokładnie do kwatery głównej. Okej. Okay. Tutaj jest ta kwatera główna swoja. Okej, okay, kwatera główna. Odwiedź. No i cóż, rozdzielimy sobie też jeszcze punkty, które żeśmy uzyskali. No mamy na razie, o, ich 15, więc... tak, dopalacz, PVP, tu mamy jeszcze 4x10, to sobie damy. O, okej, okay. 5, a tutaj też sobie damy, 5x5. Ekipa 3, 4, 5, ok. Cen samochodów. Ok, 3. O tej byś też coś troszeczkę wyczynowy. No dobra, no na razie sobie mamy tyle. Będziemy się dalej zbierali. Okej. No i cóż, zobaczymy sobie tego całego Viperka, jak on wygląda. Tu mamy. Okej. Ja bym sobie go wziął i jeszcze stuningował. No i cóż, zróbmy sobie to. Stuningujemy sobie go jeszcze. No i się troszeczkę przejedziemy nim.
Alita wants you for something. Should I head back? No. She needs you on the streets and in your ride. Location's on your map. No i dobra. No i dokładnie... nam się teraz punkty ulepszają. Dobra. I szczerze powiedziawszy, teraz mamy misję też do wykonania. Będziemy dalej ją wykonywać, ale dopiero po świętach. Tak więc na początek sobie jeszcze weźmiemy nie mobilny garaż, tylko mobilny mechanik. Naprawa nie. Nie, tuner też nie. Dobra, i sobie weźmiemy sobie tuner uliczny, okej, okay. Odwiedź. I będziemy go tuningować. Swojego Vipera. Okej. Uliczny. Aha, okej. Okay. To nie tutaj, tylko trzeba wziąć i znaleźć tunera ulicznego. Okay. Tu mamy ten. Tu mamy dokładnie. Czekajcie. Tuner offroadowy. Tuner wyczynowy. Tu mamy tuner torowy, a tu mamy tuner rajdowy. Trzeba szukać tuner U. Uliczny, tu mam przecież tuner uliczny. Ale nie chcę wziąć i przejść sobie. No nie wiem. Jakby się nie dało wziąć i stuningować go. Czekajcie, ten samochód seryjny nie ma w tej wersji ulica, wybierz inny samochód. A jaką ma? Chyba, że w ogóle się nie da wziąć i kustoningować. Nie wiem. No dobra, no przejedziemy się. Się na prostą sobie podjechać. Ajajajajajajaj, zagapiłem się, czekajcie. Trzeba sobie wziąć jakąś prostą tutaj. Obadać. Gdzie to może być jakaś prosta? Najlepsza prosta w grze. Czekajcie. Mi się zdaje, że chyba Chicago. O, tutaj może być. Podróż. Okay. Jedziemy. Chyba nitro nie ma. Nie no, gdzieś można wziąć i go spinkować, ale dokładnie nie wiem jak.
Okej, rozpędzamy się jeszcze szybciej, zobaczymy. 300. On by szybciej mógł jeszcze wziąć i jechać. Na pewno jakieś 330, tak mi się zdaje, że to jest chyba, albo 330 ileś. Na pewno to jest jego maksymalne przyspieszenie. No dobra. No cóż, będę kończył ten odcinek. Chciałem tylko wam wziąć i pokazać, jak można wziąć i łatwo zdobyć 100 punktów w Uplayu. Ja oczywiście mam. No i mam oczywiście tego Vipera. Czy warto? No, według mnie chyba tak. Zresztą zobaczymy, jak on będzie też się spisywał w misjach, ale misje dopiero, tak jak wam mówiłem, że po świętach będą. Więc cóż, dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to łapka w górę. No i cóż, wesołych świąt i trzymajcie się ciepło. Na razie.